Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl. Niestety kolejny tydzień wiadomości, które możemy przynieść kierowcom, są nie najlepsze, bowiem ceny paliw, wszystkich paliw poza autogazem na polskich stacjach zwyżkują dość zauważalnie. Benzyny podrożały w tym tygodniu o 7 groszy, w tej chwili kosztują 4,56 95-oktanowa i 4,82 98-oktanowa. O 6 groszy podrożał olej napędowy, natomiast kosztuje on 4 zł i 65 groszy w średniej ogólnopolskiej. Jeśli chodzi o prognozy dla obydwu tych paliw podstawowych, no w tej chwili niestety są one nadal wzrostowe. Ropa na światowych rynkach kosztuje około 60-61 dolarów i nie zamierza tanieć, i to rzutuje również na kształtowanie się cen paliw w Polsce. Nie ma w tej chwili silnego czynnika, który te ceny światowe by obniżył, a co za tym by poszło, również i obniżki w Polsce trudno się spodziewać. Jeśli natomiast chodzi o autogaz, bo to paliwo jest dość szczególne, mamy do czynienia z ciągłymi jeszcze obniżkami cen detalicznych tego paliwa. Kosztuje ono 1,85 zł w średniej ogólnopolskiej, to jest 4 grosze mniej niż przed tygodniem, i warto zwrócić uwagę, że to paliwo w hurcie już od kilku tygodni zauważalnie drożeje, a więc tutaj mamy do czynienia z pewną dysproporcją. Stacje nie przenoszą jeszcze tych podwyżek, ale wydaje się, że już w najbliższym czasie taka zmiana może nastąpić. Autogaz prawdopodobnie będzie już w najbliższych dniach drożał. Już w tej chwili widzimy na stacjach dość spore rozchwianie, różnice między stacjami, które sprzedają autogaz nawet w obrębie jednego miasta. Stąd spodziewamy się, że w najbliższych dniach te ceny mogą w średniej ogólnopolskiej podejść nawet do poziomu 1,94 zł. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe paliwa, tak jak powiedzieliśmy, również tutaj nieubłagany ruch wzrostowy o skali około 10 groszy. Spodziewamy się, że ceny średnie mogą dojść nawet do poziomu 4,66 dla benzyny i 4,71 dla oleju napędowego.